I no, z założenia takie mecze kalkuluje się jako wygrany mecz. Tak? No, niestety dzisiaj się nie udało po raz kolejny gdzieś troszeczkę decyzjami własnymi na boisku przegrywamy mecze. I niestety ciężko to zmienić, bo to są rzeczy, które mamy w nawykach, tak? I pracujemy nad tym, no ale trochę opornie nam to w tej chwili jeszcze idzie. Rozpatrywałbym w kontekście kryzysu. Myślę, że po prostu na takim poziomie sportowym w tej chwili jesteśmy i gdzieś no, już na początku przed sezonem mówiliśmy, że czeka nas walka o utrzymanie i no, niestety tak jest. Tak? Że staramy się, pracujemy ciężko. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ciężko w tej chwili powiedzieć, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Myślę, że no, to są perspektywiczni chłopcy. Potrzebują dostawać minut na boisku i zbierać tego doświadczenia. Ten rok jest taki, że zbierają, mam nadzieję, że w następnym to zaprocentuje. Odbił parę ważnych piłek, gdzieś tam przez chwilę nam ten wynik trzymał. Prowadziliśmy 3 bramkami, zamiast dorzucić kolejne, no znowu pojawiły się kolejne złe decyzje w ataku i niepotrzebne kary. Być może nie wszystkie, być może nie na wszystkie zasłużyliśmy, no ale dostawaliśmy. I no, sporo tych kar było i niestety przeciwnik nas wtedy dochodził. W tej chwili no, gdzieś tą motywację ciężko będzie, coraz ciężej będzie budować, tak? Bo chłopcy chcą wygrywać, zostawiają naprawdę dużo zdrowia na boisku, a nie zawsze się, niestety na razie nam się jeszcze to nie udało. Był z tym problem, ale problem został rozwiązany i ta frekwencja powiedzmy jest zadowalająca. Czasami mogłoby być lepiej, ale no, nie jest najgorzej. Przynajmniej jeden, dwóch zawodników z doświadczeniem, którzy gdzieś utrzymaliby nam w końcówkach wynik. No bo my znowu dzisiaj końcówkę przegraliśmy. Gdzieś przeciwnik zaczął nas dochodzić punktowo i my zaczęliśmy za szybko grać. Złe decyzje zaczęliśmy podejmować. No i tak się skończyło.